Witajcie na moim podcaście Portrety, historie prawdziwe. Przed nami pierwszy odcinek i tak jak zapowiadałam, jego bohaterem będzie włoski malarz Amedeo Modigliani. Jeszcze zanim zacznę opowiadać, to chciałabym powiedzieć kilka słów odnośnie cytatów, których będę używać. Oczywiście zamieszczę je wszystkie w opisie odcinka. Natomiast przede wszystkim będą to cytaty z biografii Modiglianiego. Amedeo Modigliani, skrzydlaty wędrowiec Corrado Augiasa. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Amedeo Modigliani, wielki włoski malarz, jak mało kto idealnie ucieleśnia romantyczny mit o nieszczęśliwym, utalentowanym artyście. Krótkie i burzliwe życie malarza, naznaczone wszelkimi możliwymi przeciwnościami losu, upłynęło na tworzeniu genialnych dzieł, rozlicznych miłosnych przygodach, wspaniałych znajomościach i spotkaniach w najsłynniejszych kawiarniach ówczesnej cyganerii artystycznej Paryża. W jego biografii rzeczywistość historyczna nierozerwalnie przeplata się z legendą. Amedeo Modigliani urodził się 12 lipca 1884 roku w toskańskim Livorno. Jego rodzice, Flaminio Modigliani i Eugenia Garcin, poznali się 14 lat wcześniej w Marsylii. Obydwoje rodzice Amedeo pochodzili z zamożnych żydowskich rodzin, zajmujących się interesami. Po ślubie młoda para zamieszkała w Livorno przy Via Roma 38 i tam przyszły na świat ich dzieci. Giuseppe Emanuele w 1872 roku, Margherita w 1874, Umberto w 1878 i 6 lat później Amedeo. W ciągu kilkunastu lat od ślubu młodzi państwo Modigliani, upojeni szczęściem wynikającym z faktu posiadania dzieci i całkiem wysokiego statusu społecznego, żyją w dostatku, nie spodziewając się nadchodzącego kryzysu. W roku narodzin najmłodszej swojej pociechy zmuszeni są ogłosić bankructwo. Z tym momentem w życiu rodziny łączy się wielokrotnie przytaczana anegdota o konfiskacie dóbr majątkowych, mającej miejsce w ciężkich chwilach dla cierpiącej na bóle przedporodowe Eugenii. Biografista Corrado Augias w książce Amedeo Modigliani – Skrzydlaty wędrowiec opisuje ten moment w rozdziale Dziedzictwo Garcinów. Jeśli wierzymy, że w życiu realnym, podobnie jak w bajkach, narodzinom każdego z nas towarzyszy jakaś przepowiednia, bez wątpienia możemy stwierdzić, iż Amedeo Modigliani urodził się pod zdecydowanie złą gwiazdą. 12 lipca, gdy Eugenia zaczyna czuć pierwsze bóle porodowe, do drzwi kamienicy na ulicy Roma puka komornik i zabiera pod zastaw większość mebli jako gwarancję na pokrycie pozaciąganych bankowych długów. To dramatyczne wydarzenie stanie się treścią nowej rodzinnej legendy. Eugenia z uśmiechem będzie później opowiadać o początku porodu w chwili, gdy wydelegowany przez sąd urzędnik wspina się po schodach na piętro i sekwestruje domowe sprzęty. Przerażenie, pośpiech, nieuchronnie zbliżające się rozwiązanie, aż nagle genialny przebłysk. Eugenia uświadamia sobie, że podług starego zwyczaju podczas procedury rekwirowania komornikowi nie wolno ruszać ani przesuwać łóżka rodzącej kobiety. Niesłychanie szybko gromadzi na materacu i wsuwa pod łóżko rozmaite, niewielkich rozmiarów przedmioty, tym samym chroniąc je przed sekwestrem. Tu chciałabym wyjaśnić, że sekwestracja to pojęcie w prawie niektórych krajów europejskich i oznacza w dużym uproszczeniu tyle co oddanie przedmiotu sporu na przechowanie do czasu ogłoszenia wyroku.
Ta scena pojawi się także później w filmie Micka Davisa. Będzie odrobinę zmodyfikowana na potrzeby filmu, ale będziecie mogli zobaczyć mniej więcej, jak to mogło wyglądać. Najmłodsze z dzieci Modigliani przyszło zatem na świat w bardzo trudnym dla rodziny momencie. I choć nie mogło cieszyć się dzieciństwem, tak jak jego starsze rodzeństwo, pełnym zabawy, właściwie również zabawek i jakiejś takiej beztroski, to jednak najważniejszym pozostaje fakt, że najmłodszy w rodzinie był otoczony bezwarunkową miłością przez swoją matkę, ale także przez dziadka Izako, Dedo, ponieważ tak mówiono na Amedeo w rodzinie, zupełnie nie był świadomy oczywiście sytuacji rodzinnej. I jak wspomni wprowadzonym przez siebie dzienniku jego matka, był trochę rozpuszczonym, trochę kapryśnym malcem. Kiedy Amedeo skończył 2 lata, do domu przy Via Roma wprowadza się ojciec matki, czyli ojciec Eugenii Izako. I ten zaczyna spędzać bardzo dużo czasu ze swoim najmłodszym wnukiem. Zabiera go na wielogodzinne spacery, bardzo dużo mu opowiada. Zaprzyjaźniają się. Niestety ich ciągle zacieśniająca się więź zostanie przerwana wraz ze śmiercią dziadka w 1894 roku. Był to na pewno olbrzymi cios dla 10-letniego chłopca, rozkochanego w niebywałej charyzmie, wyobraźni, cieple i mądrości dziadka. Z biegiem czasu Flaminio Modigliani coraz bardziej oddala się od rodziny. W konsekwencji opuszcza dom. Eugenia zostaje sama, z 4 dzieci, ale mimo to poświęca im sporo uwagi. A jej oczkiem w głowie jest oczywiście mały Dedo. I w 1898 roku, kiedy Amedeo kończy 14 lat, dosięga go ciężka choroba. Tyfus to inaczej dur brzuszny. Choroba bakteryjna wywołana pałeczkami salmonelli, która niestety ma ciężki przebieg. Odznacza się bardzo wysoką gorączką, krańcowym wyczerpaniem, bólami, splątaniem. I o tym splątaniu chciałabym powiedzieć kilka słów. Amencja właśnie, splątanie inaczej, to taki rodzaj zaburzeń świadomości, który wiąże się z całkowitą utratą kontaktu i dezorientacją, której mogą towarzyszyć omamy i urojenia. Przytoczę teraz 2 cytaty z wspomnianej wcześniej biografii, które opisują, jak widziała, jak odczuwała tamten czas matka Amedeo. Dedo tak strasznie zachorował, że do tej pory nie otrząsnęłam się z panicznego strachu o jego zdrowie. Teraz jednak przyszła kolej na tyfus, czyli w tamtych czasach chorobę prawie zawsze śmiertelną. Wtedy dostał bardzo wysokiej gorączki tyfusowej. Do tego stopnia silnej, że nieustannie oscylował między życiem a śmiercią. To właśnie w trakcie gorączkowych majaczeń i halucynacji Dedo wyraził pragnienie studiowania malarstwa. Nigdy wcześniej o tym zamiarze nie wspominał, być może uważał to za niemożliwe do zrealizowania marzenie. Z drugiej strony, tak sobie myślę, że być może ten bardzo trudny i przełomowy moment pozwolił tym marzeniom chłopca się skrystalizować. To oczywiście zrozumiałe, że matka jest przerażona w obliczu tak ciężkiej choroby swojego dziecka. Kiedy Amedeo wyzdrowieje, będzie zmierzał już w kierunku swojego przeznaczenia. W czasie, kiedy w rodzinie Modiglianich mają miejsce te wszystkie dramatyczne wydarzenia, w Paryżu, w mieszczańskiej rodzinie Ebuterne, przychodzi na świat dziewczynka, której nadano imię Jeanne. Wówczas nikt jeszcze nie wiedział, że to właśnie ona odegra najważniejszą rolę w życiu słynnego malarza Amedeo Modiglianiego.
Jeszcze w tym samym roku, kiedy Amedeo wyzdrowieje, to jest w 1898 roku, rozpoczyna lekcje rysunku i malarstwa w atelier mistrza Guillerma Michelego. Mniej więcej w tym samym czasie rezygnuje z nauki w liceum za zgodą matki, która stwierdza, że jeżeli Dedo chce poświęcić się tylko malarstwu, to ona nie może mu odmówić. 10 sierpnia 1899 roku Eugenia zapisuje w swoim dzienniku: Dedo zrezygnował z nauki i nie zajmuje się niczym więcej jak tylko malowaniem. Maluje codziennie, o każdej porze dnia i nocy z takim zapałem i poświęceniem, aż mnie to dziwi i jednocześnie zachwyca. Jego profesor jest z niego bardzo zadowolony. Ja szczególnie nie znam się na sztuce, ale wydaje mi się, że jak na 3-4 miesiące praktyki wcale nieźle maluje, a z pewnością znakomicie rysuje. Jakiś czas później matka zabiera najmłodszego syna na wycieczkę do Florencji. Zapewne wyprawa do Perły Toskanii, do miasta uważanego za jedno z najpiękniejszych we Włoszech, wpłynęła znacznie na rodzące się w głowie młodego chłopaka wyobrażenia i nadzieje, a może nawet oczekiwania wobec siebie i przyszłości. Natychmiastową dramatyczną konsekwencją tej wyprawy jest niespodziewany i niezwykle silny nawrót choroby. We wrześniu 1900 roku Dedo ponownie ma napady wysokiej gorączki. Diagnoza: ostre, rozległe zapalenie opłucnej. W tych dniach dostaje także gwałtownego krwotoku. To już nie tylko zapalenie opłucnej. Jego młode, wycieńczone płuca zostają zaatakowane przez śmiercionośny wówczas prątek gruźlicy. Ta podstępna, zdradliwa i głęboko ukryta w organizmie choroba w pierwszej fazie przejawia się za sprawą nieznacznych, lekkich stanów gorączkowych, aby potem nagle eksplodować i przekształcić się w straszliwy, suchy kaszel. Lekarze sugerują, by Amadeo wyjechał w góry i tam dochodził do zdrowia. Natomiast za sprawą matki Deda, Eugenii, to górskie sanatorium zamienia się na podróż na południe Włoch. Tam młody artysta zdrowieje, nabiera sił do życia, jest to czas przed sezonem, dlatego nie ma wielu ludzi, może przechadzać się pustymi plażami, ulicami miast. Dojrzewa w nim wtedy zapewne świadomość swojej roli w świecie, własnego przeznaczenia, którym niewątpliwie staje się sztuka. Przez kilka następnych lat Amedeo będzie chciał dążyć do zostania rzeźbiarzem. Niestety, koszt materiałów, a także cena zdrowia artysty nie pozwoli na to, by mógł zajmować się tym na dłużej. W maju 1902 roku 18-letni wówczas Amedeo zapisuje się do florenckiej otwartej szkoły aktu. W następnym roku wyjeżdża do Wenecji, by uczyć się w klasie aktu Królewskiego Instytutu Sztuk Pięknych. Bardzo ważną rolę w życiu włoskiego twórcy odegrała znajomość z Chilijczykiem Manuelem Ortizem de Zarat, który zanim przyjechał do Wenecji, mieszkał w Paryżu. Kiedy panowie zaprzyjaźnili się, Amedeo mógł słyszeć opowieści Manuela o wspaniałym Paryżu, o urokach francuskiej stolicy, o Montmartre, jego kawiarniach, nawiązywanych tam znajomościach. I to właśnie od niego Amedeo dowiaduje się o nowych kierunkach w sztuce, a także o trudnościach, jakie na początku mieli tacy artyści jak Edgar Degas, Claude Monet, Henri Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin czy Vincent van Gogh. Amedeo, zakochany w malarstwie impresjonistów, postanawia wtedy, że następnym dla niego przystankiem będzie właśnie Paryż. Zacytuję teraz innego z moich ulubionych malarzy, Marka Chagalla, który powiedział, że w tamtym czasie słońce sztuki świeciło tylko nad Paryżem. Na prestiż miasta wpłynął w dużej mierze właśnie wspomniany przeze mnie impresjonizm,
który początkowo ze wszystkich stron był krytykowany, ale wkrótce okazał się rewolucyjnym, genialnym fenomenem na światową skalę. Oczywiście ta niezwykła popularność była także zasługą samego miasta. O pierwszych latach Modiglianiego w Paryżu niewiele wiadomo. Wiemy, że dotarł tam w 1906 roku i spełnia się jego najskrytsze marzenie o nadaniu swemu życiu całkowicie nowego artystycznego sensu, o wolności, swobodzie, które rodziły się w nim od kiedy zrozumiał, że jego miejsce jest tam, gdzie tworzy się sztuka. Jeszcze kiedy Modiglioni przebywał na południu Włoch, pisał listy do jednego ze swoich przyjaciół w Livorno. Chciałabym wam przeczytać kilka fragmentów, ponieważ wydaje mi się, że obrazują to, co przeżywał Dedo wówczas. Jestem ofiarą niezwykle silnych, bezustannie objawiających się i topniejących energii. Chciałbym, aby moje życie przypominało bogate we wszelką obfitość rzekę, która radośnie płynie po ziemi. Będę czekał na moją nową pracę, a ponieważ dokładnie sprecyzowałem i sformułowałem jej założenia, w moim umyśle tysiące innych ambicji krystalizuje się z codziennego życia. Poza tym usiłuję znaleźć prawdę o sztuce i życiu, które poznałem w rozproszonym pięknie Rzymu, tak jakbym dojrzał w nim przebłysk intymnego poczucia łączności, który postaram się odkryć i odtworzyć całą tę skomplikowaną konstrukcję. Rzekłbym wręcz metafizyczną architekturę, którą wykorzystam do stworzenia mojej prawdy o pięknie i sztuce. Po co pisać, kiedy się czuję? Wszystkie te kolejne niezbędne stadia i metamorfozy, przez które jesteśmy zmuszeni przechodzić, tak naprawdę w ogóle nie mają żadnego znaczenia. Liczy się bowiem jedynie ich końcowy rezultat. Wierz mi, nie oznacza to, że proces twórczy w swojej ostatecznej, dopracowanej fazie, ucieleśniony i spętany wszystkimi przypadkowymi szczegółami, które go zapłodniły i powołały do istnienia, zasługuje na swoje finałowe, figuratywne wyrażenie. Zachowało się kilka relacji dotyczących przyjazdu Modiglianiego do Paryża. Max Jacob wspominał Modiglianiego z tego okresu. Niewydatny, ale interesujący profil, niemal okrągła, blada twarz i charakterystyczny, głośny, prawie dziecięcy śmiech. Zachowywał się bardzo powściągliwie, chociaż zewnętrzna uprzejmość maskowała nieoczekiwane ataki wściekłości. Modigliani miał zmienne nastroje. Przez jednych kojarzony był jako młody, miły człowiek, a przez drugich jako awanturnik, wybuchowy artysta z wielkim temperamentem. Przez dłuższy czas Modigliani nie mógł znaleźć żadnego stałego lokum. W tamtym czasie w Paryżu nie było o to łatwo. Miał ograniczony budżet i w tamtym czasie było tak, że trzeba było zadowolić się jakimś skromnym pomieszczeniem, bez łazienki czy ogrzewania. Po kilkunastu przeprowadzkach malarz zatrzymuje się w małym hoteliku na Montmartre. La Butte, czyli szczyt wzgórza Montmartre, jest słynnym na całą Europę ulubionym miejscem artystów. Na tym niewielkim obszarze, pośród królujących nad Paryżem, rozsianych tu i ówdzie domów, panuje szczególna atmosfera. Gdzie styl życia, rytmy i stosunki między ludźmi przypominają raczej realia małego wiejskiego miasteczka niż wielkiej metropolii. Wzgórze Montmartre rozciąga się na wysokości 150 metrów i prawie zupełnie pozbawione zabudowań wygląda niczym górująca nad morzem ulic i kamienic odludna wyspa. Zielona od winnic i warzywnych ogródków, jak i szara od koloru prowizorycznych baraków i rozproszonych po jej stokach młynów. Był to czas, w którym Modigliani mógł oglądać wystawy właśnie impresjonistów czy obrazy Pabla Picassa, który był od niego 3 lata starszy, urodził się w 1881 roku. I zaznaczam tutaj obecność Pabla Picassa w życiu Modiglianiego, ponieważ
film troszkę kręci się wokół tej relacji, która nie do końca jest prawdziwa. Myślę, że o filmie i takich właśnie, może nie błędach, ale założeniach, które mijają się z prawdą lub są w jakiś taki filmowy, artystyczny sposób przekształcone na potrzeby kinematografii, opowiem pod koniec odcinka. Amedeo powoli uświadamia sobie, że musi znaleźć sposób na odnalezienie się w tych artystycznych realiach Paryża. Niestety, jak dowiadujemy się z licznych jego biografii, z typową dla siebie otwartością, charakterystyczną rozrzutnością zaczyna mieć coraz większe kłopoty finansowe. Zmiana stylu życia, podejścia do świata, być może wymuszona miejscem, w którym się znalazł, oraz po trosze jego kapryśnym charakterem i młodzieńczym zachowaniem, zaczyna kształtować jego wizerunek w dzielnicy. Liczne epizody będące jego udziałem prawie zawsze zabarwione negatywnie, zakropione alkoholem, napadami wściekłości, pozostały nie bez wpływu na obraz młodego Włocha. Rok 1906 i 7 wypełnione są właśnie tego typu zachowaniami Amedea. No i co logiczne wynika z takiego obrotu spraw, do serca i duszy młodzieńca zaczyna wkradać się poczucie pustki, zagubienia, które może w ten sposób paradoksalnie próbował od siebie oddalić. W owym czasie wszyscy członkowie paryskiej cyganerii prowadzą mniej lub bardziej nieregularny i chaotyczny tryb życia, ale wyczyny Modiglianiego są powszechnie oceniane jako szkodliwe i z tego właśnie powodu przeżywa drastyczne zmiany, a polegają one na nieustannej tułaczce, skrajnej nędzy i straszliwym wewnętrznym rozdrażnieniu. W ciągu kilku zaledwie miesięcy Amedeo zdoła zapomnieć o wszelkich wpojonych mu przez matkę moralnych wartościach i ideach, które jeszcze się dla niego liczyły w chwili, gdy wysiadał z pociągu na peronie dworca Gare de Lyon. W pierwszym roku swego pobytu w Paryżu Modigliani poznaje wielu swoich późniejszych wiernych przyjaciół. Ale wówczas przede wszystkim świetnych kompanów do pijaczki. Jednym z nich był utalentowany syn nieszczęścia Maurice Utrillo. W tamtym czasie na Montmartre mieszkało wielu artystów, ale, i tu cytat, żadnemu z nich nie udało się przedstawić tego wzgórza tak, jak przez całe życie czynił to Utrillo, niemal ożywiając na swoich płótnach chmury, domy, wiatraki i kręte, strome uliczki Montmartru. Maurice'a, syna modelki i malarki Suzanne Valadon, wychowywała babka, która była alkoholiczką i niestety karmiła niemowlę butelką wypełnioną w większej części winem niż mlekiem. Być może to doświadczenie wyjaśnia nam późniejsze losy Utrillo, który nazywany był nędznym pijaczyną. Jego pijaństwo stało się dla niego źródłem straszliwych cierpień, także psychicznych. Maurice wielokrotnie lądował w zakładach psychiatrycznych. Sutenerzy i prostytutki nazywali go le fou de la butte, wariatem ze wzgórza. I tutaj chciałabym wrócić jeszcze do Picassa. Legenda głosi, że któregoś razu w pobliżu placu Clichy Amedeo zobaczył Hiszpana, niskiego mężczyznę o płomiennych oczach. I zapoznali się. Przy butelce czerwonego wina zawarli znajomość. Jednak nigdy nie przerodziła się ona w jakąś serdeczniejszą więź. Ponoć właśnie za radą Picassa Amedeo osiedlił się na wzgórzu męczenników, czyli Montmartre, w kwartale zwanym Maquis, czyli Haszcze. To właśnie tam, już po 2-3 latach od przyjazdu Modiglianiego, zaczęto wołać na niego Modi, co oczywiście jest skrótem od jego nazwiska, ale jednocześnie w języku francuskim Modi, pisane Maudit, oznacza potępiony,
przeklęty, wyklęty, cholerny. Więc takie przezwisko do niego przylgnęło. Jak już wspomniałam w zapowiedzi i chwilę temu, Paryż był wówczas miejscem spotkań artystów z całej Europy, również pisarzy, poetów. I młodzi ludzie za nim zyskali tam sławę, oczywiście nie wszystkim było to dane, żyli najczęściej w nędzy i mając się różnorodnych zajęć, które zapewniały im jakieś niewyobrażalne minimum egzystencji. I na początku wieku miejscami skupiającymi te wybitne indywidualności były dwie dzielnice. Najpierw Montmartre, a później Montparnasse. Ale chwilę jeszcze o Montmartre. Na Montmartre do dobrego tonu należało zajść wieczorem na fajkę opium czy upijanie się w jednej z paryskich kawiarni. Już przed 1914 rokiem, czyli przed wybuchem I wojny światowej, w Paryżu narkotyki stały się bardzo popularne. Ogólnie we Francji, ale oczywiście o tych w Paryżu więcej nam wiadomo. Skłonność do zażywania opium uważano za jakąś taką formę luksusu, taką ekspresji wpisaną w życie artysty. Modi coraz częściej sięgał po alkohol, głównie po absynt, określany jako La Fée Verte, zielona czarodziejka, produkowany z piołunu. Likier błyskawicznie uderzał do głowy, powodując przyjemne wrażenie odurzenia i oderwania od rzeczywistości. Modi bardzo często zażywał też haszysz i oczywiście opium. Wybaczcie mi, że czasami skaczę w tych datach, ale zakładam, że można wrzucić je do jednego worka właśnie tych pierwszych lat Modiglianiego w Paryżu. I tak chciałabym wrócić do Modiglianiego i jego przyjaźni z Maurice'em Utrillo. Obydwaj ulubili sobie spacery, wybryki i pijaństwo. Znani byli z tego na uliczkach dzielnicy. Kolejna legenda mówi o tym, że gdy któregoś dnia zobaczył ich Picasso, złośliwie zauważył: Modigliani jest już pewnie pijany od samej bliskości Utrilla. Nie wiem, czy młodzi artyści zdawali sobie z tego sprawę, że tracą kontrolę nad swoim życiem, że ten sposób na przetrwanie nie jest najlepszym rozwiązaniem. Szczególnie dla chorowitego w dzieciństwie Amedeo. Około 1910 roku awangardowi artyści zaczęli powoli opuszczać Montmartre. Zaczynali twierdzić, że Montmartre jest za bardzo nasiąknięty tanim folklorem, nastawiony na turystów. Chcieli tworzyć w innych okolicznościach. Modigliani z początku poruszał się pomiędzy tymi dwiema dzielnicami. I właśnie tak jak powiedziałam, z roku na rok zdrowie Amedeo pogarszało się. On oczywiście zdawał się tego nie zauważać. Kolejna legenda na temat Modiglianiego mówi o tym, że pewnego zimnego, mroźnego poranka w 1913 roku, gdy artysta mieszkał przy bulwarze Raspail, dozorczyni domu znalazła go nieprzytomnego na progu pracowni, a dostęp do jego atelier był dość utrudniony i wezwani na miejsce pielęgniarze musieli zastosować techniki alpinistyczne, żeby wnieść Amedeo do jego mieszkania. I tutaj chciałabym przytoczyć słowa rzeźbiarza Ossipa Zadkina, który tak opisywał miejsce zamieszkania Modiglianiego. Mieszkał w swoistym szklanym pudełku. Zbliżając się do budynku, widziałem go, jak leżał wyciągnięty na wąskim łóżku. Wspaniały, aksamitny, szary garnitur powiewał w morzu kamiennych rzeźb, w oczekiwaniu na jego przebudzenie. Wokół poniewierały się pokryte rysunkami białe kartki, poprzyczepiane do ścian i rozrzucone po podłodze. Te wspomniane przez Ossipa Zadkina rzeźby to próby Amedeo, by zostać rzeźbiarzem. W tamtym czasie mówił, że to właśnie rzeźbiarzem pozostanie, a malarstwo jest dla niego tylko odskocznią.
Tak jak już wspomniałam wcześniej, nigdy rzeźbiarzem nie zostanie, chociaż zachowało się kilka jego rzeźbiarskich prac z tamtego czasu. I tu chciałabym dodać jeszcze kilka słów o innych przyjaciołach Modiglianiego. Jednym z nich był malarz polskiego pochodzenia Mojżesz Kisling, młodszy od Amedea, Żyd z Krakowa, który był wesoły, hojny, towarzyski. Modigliani był rozdarty pomiędzy swoimi wielkimi marzeniami o byciu malarzem, a hulaszczym trybem życia, który oczywiście go pociągał, i brakiem wiary w siebie. Ponoć kiedy wyprowadzał się z kolejnego miejsca, które było jego atelier, zabrał wszystkie swoje rysunki, zgromadził na tarasie i podpalił. A zapytany przez właściciela, dlaczego to robi, odparł, że i tak nie są nic warte. Te niepowodzenia i brak wiary w siebie były źródłem i powodem być może tych wszystkich jego wybuchów wściekłości, kłótni, bójek, jakiegoś takiego rozdrażnienia. Ten brak kontroli i opanowania sprawia, że Amedeo wyrzucany jest z rozlicznych kawiarni za zakłócanie spokoju, aresztowany za pijaństwo czy zmuszony do spędzenia nocy w izbie zatrzymań. Zdarzało mu się także rozbierać do naga w miejscach publicznych. Znalazłam także informację, że kiedyś położył się na torach, głośno błagając, by pozwolono mu umrzeć. Wyobrażam sobie, że artysta był wtedy w rozpaczy. Jego koledzy mieli już jakieś swoje sukcesy, natomiast on w swojej głowie miał wyłącznie portrety, kobiece twarze. Któregoś razu stwierdził: w mojej głowie maluję przynajmniej 3 obrazy na dzień, ale po co marnować płótna? I tak nikt by ich nie kupił. To smutna rzeczywistość artysty, który zyskuje potem sławę na całym świecie. Chciałabym też wspomnieć o przyjaźni Modiglianiego z Diego Rivero, czyli meksykańskim malarzem, autorem murali, który był komunistą i mężem Fridy Kahlo. To, co zbliżało artystów do siebie, to była miłość do alkoholu i kobiet. Francuski poeta, dramaturg, reżyser filmowy, scenarzysta i malarz Jean Cocteau powiedział o Modiglianim: nigdy nie zadawaliśmy pytania, skąd przybył. Był z Montparnasu. Nawiedzał tutejsze rozdroża inspiracji. I to właśnie w tej dzielnicy Amedeo zawarł ważne dla siebie znajomości. Poznał swojego przyjaciela Chaima Sutina, białoruskiego Żyda i towarzysza w biedzie, a także oddanego opiekuna Marszanda Zborowskiego. Niestety malarz nie mógł wiedzieć, że tu właśnie, na Montparnasie, dokona się jego przeznaczenia, że właśnie tu pozna i zakocha się w Jean, że tu powstaną najpiękniejsze i najbardziej dojrzałe z jego prac. Leopold Zborowski, zwany przez przyjaciół Zbo, urodził się w 1889 roku w zamożnej polskiej rodzinie pochodzenia żydowskiego w Zaleszczykach. Ukończył Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, a do Paryża przyjechał z zamiarem doskonalenia na Sorbonie języka francuskiego. Ożenił się z Hanną Cirowską z dość bogatej rodziny. Zbo miał niesamowity talent do wyszukiwania i kupowania staroci, takich przedmiotów z duszą, które odsprzedawał później za dużo wyższą cenę. I w połowie 1916 roku zaproponował swoje usługi Modiglianiemu, gwarantując mu stałą pensję. Wtedy talent malarski Amedeo zaczyna rozkwitać. To właśnie w czasie I wojny światowej wykształca się jego styl i powstaje jego charakterystyczny podpis. Modigliani zaczyna malować portrety na zamówienie, w ogóle zaczyna malować, gdyż Zbo i jego żona Hanka udostępniają mu swoje mieszkanie jako atelier. Leopold Zborowski
musiał się wiele natrudzić, by w jakiś sposób okiełznać temperament Amedea i praktycznie przymuszać go do malowania. Jedna z modelek Modiglianiego, 14-letnia Paulette Jourdain, wspominała, że właśnie dla Amedea Zborowski był gotowy do wyrzeczeń i poświęceń, zrezygnował z ambicji literackich i zupełnie zdawał się nie zważać na fakt, że właściwie nikt nie chciał kupować obrazów Modiglianiego. Warto podkreślić, że pomiędzy rokiem 1916, kiedy zawarli kontrakt, a wiosną 1919 roku Modigliani namalował 200 portretów i aktów, to znaczy niemal wszystkie swoje dzieła malarskie. W handlu obrazami Leopold Zborowski wykazywał niesłychany talent. Pomimo wojny i osłabionego rynku sztuki, udało mu się podnieść stawkę za portret swego podopiecznego z 50 franków do 450. Także wydaje mi się, że spotkali się w najlepszym możliwym momencie. Zanim jeszcze przejdę do najbardziej dramatycznego i burzliwego okresu życia Modiglianiego, chciałabym wspomnieć o czymś, co w zasadzie pomijałam przez czas nagrywania tego odcinka, a mianowicie o tym, że był niezwykle przystojnym mężczyzną. Właściwie już od lat nastoletnich działał na kobiety i w jego życiu miały miejsce właściwie niezliczone ilości romansów. W biografii Konrada Augiasa przeczytałam, że były takie plotki, że miał romans z jedną z pomocy domowych swojej rodziny. No i jakoś ten romans został zatuszowany. Jednak najwięcej informacji na temat jego miłosnych przygód zachowało się z okresu właśnie pobytu w Paryżu. Były to jego modelki, prostytutki. Między innymi zadłużył się w Beatrice Hastings, angielskiej poetce i paryskiej korespondentce literacko-politycznego pisma The New Age, a także w rosyjskiej poetce Annie Achmatowej. Pomyślałam sobie, że tę przestrzeń zostawię dla najważniejszej kobiety w życiu, Amadeo. Modigliani poznaje ją w 1917 roku, w lutym. Jean miała wówczas lat 19, a Modigliani 33. Dziewczyna studiowała sztukę stosowaną w École Nationale des Arts Décoratifs oraz malarstwo w Akademii Colarossi. Pochodziła z drobnomieszczańskiej rodziny. Jej ojciec zajmował stanowisko głównego księgowego domów towarowych Bonmarsch. Matka była gospodynią domową. Jean była wyjątkową dziewczyną. Już to, w jaki sposób się poruszała, jak wyglądała, zwracało na nią uwagę innych. Była dosyć blada i szczupła. Miała wielkie, migdałowo wykrojone oczy, długie do pasa kasztanowe włosy. I kontrast tej bladej cery karnacji i ciemnego koloru włosów sprawił, że otrzymała przydomek orzech kokosowy. Chciałabym teraz zacytować. Jean była do tego stopnia nieśmiała, że mało kto miał sposobność wysłuchania nie tylko jakiegokolwiek jej spostrzeżenia czy opinii, ale wręcz samego brzmienia głosu. Ta wstydliwość nie oznacza jednak, że unikała ludzi. Wręcz przeciwnie, jej zachowanie wskazywało raczej na stanowczość charakteru. Poruszała się z wysoką, podniesioną głową, patrzyła rozmówcy prosto w oczy, zaś silny uścisk ręki świadczył jej otwartości i szczerości. Innymi słowy, sposób bycia Jean oznaczał się nieco zagadkowym dystansem, powściągliwością, a nawet swoistego rodzaju tajemnicą, bowiem na przekór jej gestom i reakcjom w oczach
nieustannie tlił się cień melancholii, zaś na twarzy zawsze gościł wyraz zamyślenia. Prawie wcale się nie uśmiechała, co sprawiało, że wydawała się zaabsorbowana swoim wewnętrznym światem. Nie wiem, co tak naprawdę sprawiło, że Modi i Jean się w sobie zakochali. Być może odpowiedź jest najprostsza z możliwych. Po prostu największą rolę w tym połączeniu serc i dusz odegrało to, jacy byli. W filmie Modigliani Pasja Tworzenia pojawia się scena, w której kochankowie widzą się po raz pierwszy. Myślę, że bardzo zgrabnie zostały przedstawione ich osobowości, chociaż tak naprawdę nie wiadomo, jak się poznali, jakie to były okoliczności. To jest bardzo urocza scena. Jestem ciekawa, czy myślicie podobnie. I kiedy w życiu Modiego pojawiła się Jean, jego najlepszy przyjaciel i marszant Leopold Zborowski pokładał wielkie nadzieje w tym, że Jean będzie miała wpływ na styl życia Modiglianiego, że ta miłość wyciągnie go z uzależnień, że nada jego życiu sens i że zakochana dziewczyna pomoże mu stanąć na nogi. Niestety, bardzo się pomylił. Nie znaczy to, że miała zły wpływ na Modiego, ale według niektórych zaślepiona miłością zrobiła niewiele, by uratować jego życie. Natomiast wydaje mi się, że najwyraźniej zrobiła wszystko, co mogła w tamtym czasie dla ich wielkiej miłości. Jean staje się muzą malarza i pozuje do jego portretów. To właśnie w tych miesiącach Modigliani nieustannie udoskonala i precyzyjnie wykształca się jego niepowtarzalny styl. Myślę, że instynktownie wyczuwał, że to jest najlepszy czas jego życia, że teraz wszystko się ułoży. Faktycznie zaczął trochę bardziej wierzyć w siebie, ale niestety nie zaczyna dbać o swoje zdrowie, a tryb jego życia pozostaje niezmienny. Zborowski stara się cały czas wylansować obrazy Modiglianiego i w 1917 roku właścicielka prestiżowej galerii w Paryżu Berta Weil, która otwierała galerię w nowym miejscu, zgodziła się zorganizować wystawę obrazów Modiglianiego. Był to ogromny zaszczyt, ponieważ Berta w przeszłości organizowała ekspozycje dzieł takich autorów jak Picasso, Utrillo, Henri'ego Matisse'a czy Toulouse-Lautrec'a. Na zaproszeniu na wystawę widniał jeden z kobiecych aktów i tytuł: Wystawa obrazów i rysunków Modiglianiego od 3 do 30 grudnia 1917 roku. I wydawałoby się, że będzie to jeden z tych szczęśliwszych dni w życiu malarza. Niestety, z tą wystawą również wiąże się niefortunna historia. Przygotowania do wystawy kończą się późnym wieczorem w niedzielę i w witrynach zostają powieszone dwa nagie akty malarza. Oczywiście na wystawę zostali zaproszeni goście z artystycznego świata, ale także przed galerią zgromadziło się wielu przechodniów i gapiów, którzy wydawali się, a nawet byli faktycznie zgorszeni tym, co zobaczyli. Nieszczęśliwym trafem w tej historii jest to, że praktycznie naprzeciwko galerii mieści się komisariat policji i cały ten zgiełk zaczyna zastanawiać funkcjonariuszy i jeden z nich zostaje wysłany, by sprawdzić, co się dzieje przed galerią. Niestety policjant decyduje się na przeprowadzenie interwencji. Najpierw przechadza się pomiędzy zebranymi na zewnątrz gapiami, wysłuchuje, o czym dyskutują, wchodzi do środka i nakazuje Bercie Weil zdjęcie obrazów. Tak oto w atmosferze skandalu wystawa, pierwsza taka wystawa Modiglianiego indywidualna, kończy się w dniu, w którym się zaczęła. Jeden z policjantów, argumentując decyzję, powiedział, że to są straszliwe
i gorszące obrazy i trzeba je usunąć, bo te nagie kobiety mają owłosienie łonowe. Zupełnie nie rozumiem tego wytłumaczenia. Ale w tamtych czasach oczywiście to był wystarczający argument. Ostatecznie sprzedaje się kilka rysunków Amedea i sama Berta kupuje 2 płótna od Zborowskiego, żeby wynagrodzić mu jego starania, zrekompensować koszty, gdyż Zbo był zdruzgotany. I tu kolejny cytat. Prawda Amedea kryje się w jego paradoksie. Nie bardzo wie, jaki ma obrać kierunek, a mimo to usilnie stara się go odnaleźć z tak zajadłym zacięciem, że ktoś określił je mianem długiego, zaplanowanego samobójstwa. Modigliani zniszczył się własnymi rękoma z równie wielkim zaangażowaniem i precyzją, z jaką ukształtował swój talent. Wracając do miłości Amedeo i Jean, warto podkreślić, że było to bardzo silne uczucie i wydawało się, że obydwoje wpadli w jego sidła. Jean była zapatrzona w Modiglianiego. Niesamowity, wręcz hipnotyzujący sposób. Niestety jej rodzice byli przeciwni temu związkowi. Uważali, że ich córka powinna wyjść za kogoś o wyższym statusie społecznym. Późną nocą można go było spotkać na ławce przed kawiarnią La Rotonde w towarzystwie Jean, dziewczyny cichej, wątłej, z opadającymi wzdłuż ramion długimi warkoczami, niewinnej i kochającej, prawdziwej Madonny obok swojego Boga. I to są słowa, które ilustrują, jak bardzo Jean była zapatrzona w Modiglianiego, jak wielkim uczuciem go darzyła, jak bardzo też była ślepa lub być może nie miała innego wyjścia, nie widziała go, na to, że jego nadszarpnięte zdrowie wcale się nie poprawia i że Modigliani nie zmienia swoich nawyków. Była mu tak oddana, że bez sprzeciwu akceptowała wszystkie jego zachowania. Jednak jako młoda dziewczyna bardzo wierzyła, że będą żyli długo i szczęśliwie. Niestety los okazał się dla nich okrutny. Wiosną 1918 roku Leopold Zborowski organizuje dla swoich przyjaciół wyjazd na Lazurowe Wybrzeże. I Modigliani ostatecznie wraz z Jean pozostaje tam przez rok i będzie stamtąd wysyłał obrazy do Paryża. Ten wyjazd ma na celu zmianę środowiska, w którym obracał się Modigliani i być może poprawę jego zdrowia. W owym czasie Jean jest już w ciąży z Modiglianim. 29 listopada 1918 roku w szpitalu Świętego Rocha w Nicei Jean rodzi ich córeczkę Giovannę. Modigliani jest tak szczęśliwy z tego powodu, że wychodzi ze szpitala i wszystkim napotkanym osobom oznajmia radosną nowinę. Świętuje tak długo, że kiedy przypomina sobie, że miał zarejestrować narodziny córki, biegnie do Urzędu Stanu Cywilnego i zastaje tam zamknięte drzwi. Ta sytuacja pojawia się w filmie, jednak jest odrobinę niezgodna z prawdą. Możemy się domyślać, jak burzliwy był związek Jean i Amadea. Ile razy próbował zmienić swoje postępowanie i naprawdę w to wierzył. I tyleż samo ponosił porażek. Ile razy Jean słyszała obietnicę, że to się zmieni, że wszystko się ułoży. Jednocześnie owocem tego związku było ponad 20 namalowanych przez Amedeo portretów swojej ukochanej, którą ukazywał na rozmaite sposoby. Jednakże Jean nigdy nie namalował nago. Krytycy uważają, że z tych portretów na pierwszy plan wysuwa się niesamowita więź, jaką malarz tworzył ze swoją modelką. Corrado Augias tak mówi o tych portretach. Stanowią one jedno z najbardziej poruszających miłosnych wyznań, jakie mężczyzna kiedykolwiek złożył swojej kobiecie. I trudno się z nim nie zgodzić.
Chciałabym jeszcze wspomnieć, że Jean także nie była w najlepszej sytuacji. Jej rodzice byli oczywiście przeciwni temu związkowi i wyrzucili ją z domu z małym dzieckiem, z Giovanną. Myślę, że to było z ich strony okrutne i że dziewczyna musiała czuć się okropnie samotna, szczególnie w tych momentach, kiedy Modigliani odsyłał ją do domu, a sam szedł z kolegami na imprezę lub kiedy prawie nie było z nim kontaktu. Kiedy kilka miesięcy po narodzinach swojej córki Giovanny Modigliani świętuje z przyjaciółmi swoje 35. urodziny, zdaje się być w lepszym stanie zdrowia, jednocześnie przez cały czas ma wahania nastrojów. Z jednej strony jest sfrustrowany, gdyż jego najbliżsi przyjaciele sprzedają swoje obrazy, ich nazwiska są coraz bardziej rozpoznawane. Natomiast z drugiej on czuje, że jest coraz lepiej. Czuje jakąś taką moc natchnienia. Pokłada też wielkie nadzieje w zbliżającej się londyńskiej wystawie, na którą Zborowskiemu udaje się zabrać kilka jego prac. I wystawa ta ma miejsce 1 sierpnia 1919 roku. Na afiszu widnieje tytuł, że jest to wystawa nowoczesnej sztuki francuskiej, na której widzowie i miłośnicy sztuki będą mogli zobaczyć prace m.in. Zadkina, Picassa, Matissa, Utrillo, Kisslinga, Sutina, Ortiza de Zarate i oczywiście Modiglianiego. Wystawa ta zyskuje uznanie brytyjskich krytyków, jednak podczas gdy Zbow przebywa w Wielkiej Brytanii, otrzymuje bardzo niepokojący telegram od swoich przyjaciół, że Modigliani przeszedł zapaść. Sytuacja wyglądała coraz gorzej. Pogarszał się stan zdrowia Modiglianiego. Najwyraźniej zaczęła rozwijać się u niego gruźlica i pogarszała się ich sytuacja finansowa. Wyobrażam sobie, że Jean była wtedy zrozpaczona. Zupełnie nie wiedziała, co ma robić. W ostatnim roku życia Modiglianiego na jednym z salonów jesiennych w Paryżu Zborowski zdołał wystawić jeden akt i 3 portrety malarza. Niestety nieliczni zwrócili na nie uwagę. Modi był załamany. Jednak żaden z tych małych, ale jednak sukcesów nie zmienia sytuacji Amadea. Kiedy Zborowski odbiera ten telegram od przyjaciół Modiglianiego, ci postanawiają interweniować i zamykają przyjaciela w jego domu na klucz. Jednak Amadeo w jakiś sposób wydostaje się z niego i niestety spotyka swojego przyjaciela od butelki, Maurice'a Utrillo, który właśnie dostał przepustkę z zakładu dla obłąkanych. I oczywiście bardzo cieszą się, ponieważ dawno się nie widzieli i zaczynają imprezować. Kiedy Jean wraca do domu i widzi, że Amadea tam nie ma, jest zdruzgotana. Kiedy budzi się rano, widzi swojego ukochanego obok siebie, nagiego. Okazuje się, że chwilę później w tym lichym mieszkaniu pojawia się Utrillo, który z zadowoleniem oznajmia, że przyniósł 3 butelki wina, ponieważ udało mu się zamienić ubrania przyjaciela na alkohol. W pierwszych dniach stycznia 1920 roku Amadeo jest widziany już naprawdę w złym stanie. Jest wycieńczony, widać po nim, że nie czuje się najlepiej. Jest smutny, milczący. Zdąży jeszcze odwiedzić swoją córkę na wsi. Giovanna przebywała wówczas u swojej opiekunki. W tamtym czasie Modigliani w wysokiej gorączce miewa wizję i zupełnie nielogicznie według przyjaciół wykrzykuje coś po włosku, zło rzeczy na nich, wyzywa. 2 dni przed śmiercią Modigliani wraca
z zakrapianej imprezy do swojego lokum z objawami zapalenia płuc, wysoką gorączką, ciągle bredząc. 22 stycznia przyjaciele wyważają drzwi do mieszkania Modigliani'ego, którego zresztą znowu tam umieścili dla jego własnego dobra, i znajdują Jeanne i Amedea leżących w wielkim bałaganie, jakichś takich apatycznych, nieruchomych, zupełnie oderwanych od rzeczywistości. Jak dwie istoty, które razem oczekują śmierci. Wezwano lekarza, który zarządził natychmiastowe umieszczenie pacjenta w szpitalu, ale że należy poczekać, aż ustaną krwotoki. Legenda głosi, że w trakcie przewożenia go karetką wypowiedział po włosku słowa Italio, droga Italio. Modigliani umiera na gruźlicze zapalenie opon mózgowych w paryskim szpitalu Miłosierdzia wieczorem w sobotę 24 stycznia 1920 roku. Następnego dnia rano do szpitala przybywa Jean ze swoim ojcem, o dziwo, i zastaje przy łóżku kochanego Kislinga, który stara się sporządzić gipsowy odlew twarzy przyjaciela. Ponoć to on relacjonował, że na widok Amedea Jean wydała z siebie tak przeraźliwy krzyk, że on sam był przerażony. Dziewczyna rzuciła się na ciało swego ukochanego, całując go na pożegnanie. Istotny jest tutaj fakt, że Jean była ówcześnie w 9 miesiącu ciąży. W filmie Modigliani Pasja tworzenia pojawia się ta scena. Jest niezwykle poruszająca. Jednak wydarzenia, które następują o świcie 26 stycznia, sprawiają, że dopełnia się przeznaczenie kochanków niestety ze sprawą olbrzymiej tragedii, ponieważ Jean nie jest w stanie objąć rozumem ani sercem tego, że odszedł jej ukochany. Siada na parapecie 5. piętra kamienicy, gdzie mieści się mieszkanie jej rodziców, i rzuca się w ciemną otchłań. Zarówno Jean Hébuterne, jak i jej nienarodzone dziecko giną na miejscu. I tak kończy się ich historia burzliwego życia naznaczonego ciężkimi przeżyciami młodego Amedeo Modiglianiego i zakochanej w nim Jean. Mimo tak wielkiej tragedii, rodzice Jean nie zgadzają się na wspólny pochówek. Dlatego Modigliani 27 stycznia zostaje pochowany na cmentarzu Père Lachaise. Kondukt żałobny będzie szedł ulicami Paryża na odcinku około 7 km. Jak napisze później Giovanna, tamtego dnia za trumną szedł cały Montparnasse. Dopiero 2 lata później, na specjalne życzenie i dzięki staraniom brata Modiglianiego, trumna Jean zostanie przeniesiona do tego samego grobu. Na płycie nagrobnej widnieją następujące słowa. Amedeo Modigliani, malarz urodzony w Livorno 12 lipca 1884 roku, zmarł w Paryżu 24 stycznia 1920. Śmierć zabrała go w chwili, gdy zdobył sławę. Jeanne Hébuterne, urodzona w Paryżu 6 kwietnia 1898 roku, zmarła w Paryżu 25 stycznia 1920. Wierna towarzyszka życia Amedeo Modiglianiego aż do ostatecznego poświęcenia. Ta historia napawa mnie smutkiem. Myślę sobie, że być może w innych okolicznościach mogłaby trwać dalej lub zakończyć się inaczej. Ale prawda ma tutaj pierwszeństwo. Jedna z plotek tuż po śmierci Modiglianiego głosiła, że jeden z marszandów kilka dni przed śmiercią Modiego zaczął skupować obrazy malarza i 27 stycznia, czyli w dniu jego pogrzebu, otworzył wystawę prac artysty, by oczywiście na tym zarobić.
Sława o malarzu do Stanów Zjednoczonych dotarła w 1920 roku, natomiast krytycy na całym świecie uznali jego pracę w 1930. Oczywiście, jak w każdej tego typu historii, ceny płócien Amedeo zaczęły wzrastać do niewiarygodnych kwot. 14 maja 2018 roku jeden z obrazów Amedeo Modiglianiego, Nu coucher sur le côté gauche, czyli akt leżący na lewym boku, został sprzedany za kwotę 157 milionów dolarów i zyskał sobie tytuł czwartego najdrożej sprzedanego dzieła sztuki na świecie i najdrożej sprzedanego dzieła sztuki w domu aukcyjnym Sotheby's. To są dane na 2018 rok i chciałabym też wspomnieć, że tamtego dnia drugim najdroższym dziełem okazał się obraz Pablo Picasso. Zborowski, wierny przyjaciel Modiglianiego, po jego śmierci zawiązał umowę z Jaimem Soutinem i zapewniło mu to fortunę. Ostatecznie otworzył swoją galerię, w której w latach 20. zaprezentował publiczności większość twórców tak zwanej szkoły paryskiej. Oczywiście pojawiały się plotki o tym, czy śmierć Modiglianiego była Zborowskiemu na rękę. Ja w tym romantycznym rozumieniu tej całej historii staram się nie myśleć, że tak mogło być. Wierzę, że ta wielka przyjaźń znaczyła dużo więcej niż tylko możliwości zarobienia na obrazach przyjaciela. 12 lat temu byłam na wymarzonej wycieczce do Paryża i dotarłam na grób Jean i Modiglianiego. Spędziłam tam trochę czasu. Usiadłam obok i starałam się sobie przypomnieć obrazy malarza, piękną, ale tragiczną historię. Położyłam kamień na płycie nagrobnej. Na koniec chciałabym zacytować słowa Barbary Osińskiej i fragment z biografii wspomnianej już tu kilka razy o Modiglianim. Był typowym dla czasów końca wieku człowiekiem wewnętrznie rozdartym, szamoczącym się między wrodzoną wrażliwością i wielkodusznością, a słabością charakteru, która zepchnęła go na margines społeczny. Jest więc zarazem męczennikiem, genialnym twórcą, jak i ofiarą swego przeznaczenia. Nieświadomie sprawił, że pamięć o jego osobie na zawsze będzie kojarzona ze zdrobnieniem, a jednocześnie apokopem nazwiska Modigliani, Modi. To zdrobnienie jest zresztą nierozerwalnie związane z jego losem, bo tak jak wspomniałam, Modi po francusku oznacza przeklęty. Zachęcam Was do obejrzenia filmu Micka Davisa, do przejrzenia prac Modiglianiego, czy to w internecie, czy dostępnych na rynku albumach, a także do poszukania zdjęć. Być może dostrzeżecie w jego płótnach coś, co będzie odbiciem całego jego życia i coś, co właściwie i na mnie zrobiło tak wielkie wrażenie. Pasja. To już koniec opowieści o życiu i malarstwie Amedeo Modiglianiego. Dajcie znać, jak słuchało Wam się pierwszego odcinka podcastu Portrety, historie prawdziwe, a także czy mielibyście ochotę posłuchać jeszcze kilku słów o filmie i paru ciekawostkach, ponieważ nie zmieściłam się ze wszystkim, a nie chciałam przedłużać. Prawie godzina to i tak naprawdę długo i jeśli wytrzymaliście, to jestem pod wrażeniem. Dziękuję jeszcze raz za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia. Ten odcinek chciałabym dedykować komuś, kogo już nie ma wśród nas. Osobie mi bliskiej ze względu na swoje zainteresowania i spojrzenie na świat. Januszowi Jankowi Głowackiemu, krytykowi i historykowi sztuki, współzałożycielowi Galerii 86, która przez ponad 20 lat
była salonem intelektualnym Łodzi.